Witajcie w dzisiejszym filmie techniki izolacyjne dla Waszych palców. Jeżeli każdy z Waszych palców będzie działał niezależnie, zmaksymalizuje to Waszą technikę. Pierwsze ćwiczenie to wariacja pająka, z tym, że tutaj nie odrywacie palca, dopóki nie jest Wam potrzebny. A tak to wygląda. I tak dla wszystkich strun, w górę i w dół. Na początku jest to bardzo, bardzo trudne. Róbcie to powoli. Jeżeli Wasze palce wariują, zatrzymajcie się na chwilę i spróbujcie jeszcze raz. Zauważycie, że tutaj niezwykle ważna jest sama technika trzymania, czyli ten prawidłowy chwyt, o którym mówiłem w poprzednim filmie. Jeżeli będziecie trzymali palce zbyt płasko, kiedy pozostałe Wasze palce będą dalej na poprzedniej strunie, nie będziecie mogli wydobyć czystego dźwięku ze struny niżej. Drugie ćwiczenie to poruszanie każdym z palców osobno. Kładziecie sobie wszystkie palce obok siebie na jednej strunie, na przykład na strunie D, i poruszacie tylko jednym palcem od struny E do struny E. Pozostałe palce zostają w miejscu. Jeżeli z którymś palcem idzie Wam dużo trudniej, tak jak mi z palcem serdecznym, róbcie to naprawdę powoli. Z czasem mięśnie się przyzwyczają. Oraz trzecie ćwiczenie to granie triad, ale tym razem nie podnosicie palca zbyt wysoko. W ten sposób zapobiegniemy latającym palcom, o których wspominałem w poprzednim filmie. Jeżeli nie widzieliście techniki lewej ręki, link jest tutaj. Chodzi o to, aby unosić palce na tyle, aby wytłumić strunę, ale nie na tyle, żeby oderwać palec od struny całkowicie. Starajcie się nie odrywać palców. Samo to ćwiczenie możecie robić w różnych miejscach, nie musicie koniecznie na jednym progu, możecie sobie te progi zmieniać. Im dalej na gryfie, czyli bliżej korpusu, tym progi są bliżej siebie i to ćwiczenie będzie prostsze. Rozważ zostawienie lajka, jeżeli cokolwiek z tego filmu Ci się przydało. Dzięki temu mogę trafić do szerszej publiczności i mogę robić dla Was dalej filmy. Trzymajcie się i miłego ćwiczenia.